zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jak w każdą niedzielę witam Państwa w programie Wieś to też Polska. Szanowni Państwo, dzisiaj temat, który dotyczy na pewno każdego z nas, ponieważ każdemu z nas zależy również nie tylko na tym, aby zjeść, by móc zjeść, ale też by żyć zdrowo. Zależy nam na tym, aby żywność była dla nas również lekarstwem. Stąd dzisiejsi nasi goście i nasza wizyta i nasz temat. Będziemy mówili o pszczołach. Chrońmy pszczoły i zapylacze. To temat naszego programu. Dzisiaj gościmy w gospodarstwie pasiecznym. Tutaj jest z nami, a w zasadzie my u pana, Jacka Grzelaka. Jesteśmy w miejscowości Mokre pod Grudziądzem. Pasieka Misi, tak? Tak. Dziękujemy za tutaj możliwość, że możemy być u pana, panie Jacku. Przedstawmy również naszych gości, którzy są tutaj z nami. Pan Piotr Kowalski, pan jest również pszczelarzem, pasieka Pszczele Skarby w Roguźnie. W Roguźnie, tak. Tak. Witam jest. Serdecznie. Szczęść Boże. I pan Marek Klonecki. Pochodzę z Jerzewa, z Kociewia. Jestem co prawda emerytowanym rolnikiem, ale cały czas jestem związany z rolnictwem ekologicznym. I pan reprezentuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Polska Ekologia. Tak jest. Proszę państwa, różnego rodzaju organizacje, czy to rządowe, czy samorządowe, czy też społeczne, organizują różnego rodzaju eventy, przedsięwzięcia mające na celu uwrażliwić większość społeczeństwa, najlepiej całe, no ale to jest zawsze trudne, ale szczególnie rolników, którzy mają swoje uprawy, aby w taki sposób je prowadzili, by one nie szkodziły pszczołom. To bardzo ważna rzecz. Tutaj panowie też są w takim chyba projekcie nawet, który tego dotyczy w ramach Stowarzyszenia Polska Ekologia. Jak wiemy, są różne fundusze promocji mięsa wołowego czy wieprzowego. Tu jest, z tego co się zdążyłem zorientować, to fundusz roślin oleistych, prawda? Tak jest. Panie Jacku, proszę nam powiedzieć, tak dla osób może mniej zorientowanych, nie będących w tym pszczelnictwie, co to są zapylacze? Zapylacze to duża grupa owadów, de facto, które swoją działalnością, pozyskując pożytki potrzebne im do funkcjonowania, do życia, zapylają jak gdyby mimochodem rośliny. I to jest główna korzyść, jaką otrzymujemy z pracy tychże zapylaczy. Na miejscu pierwszym sztandarowym jest pszczoła miodna, następnie tak zwane dzikie zapylacze, czmiele wszelkiej maści ziemne, pszczoły samotnice, murarki i tak dalej. Rodzina jest bardzo duża, ale żyjąca w symbiozie, ponieważ pszczoła miodna interesuje się większymi pożytkami. Mówi się 9 metrów kwadratowych, to jest minimum areału, które interesuje pszczołę miodną. Pozostałe zapylacze i pojedynczym kwiatkiem się zainteresują i dokonają zapylenia przy okazji pozyskiwania nektaru i pyłku. Panowie, w projekcie, w którym też niektórzy tutaj uczestniczycie, ma on na celu również edukację. To w takim razie dopowiedzmy jeszcze jedną rzecz tajemniczą. A co to jest pożytek? Pożytek pszczeli jest to ileś kwitnących roślin, bylin, drzew, krzewów, które wabią pszczoły zapachem, wydzielając nektar kwiatowy, który pszczoły pozyskują i przerabiają na miód. Dodatkowym elementem tego pożytku jest spać, czyli wydzielina słodka mszyc i czerwcowatych, którą też pszczoły zbierają i przerabiają na miód. I to są główne, no tak można zdefiniować pożytek. To już bardzo dużo wiemy. Panowie, jeszcze takie też pytanie, może do pana Marka z Stowarzyszenia Polska Ekologia. Panie Marku, no pszczoła, inne zapylacze, bardzo ważna rzecz, ale i pszczelarze, to już w ogóle nie ma nawet o czym mówić, ale ważna jest też rola innych podmiotów funkcjonujących w naszym społeczeństwie, w naszej ojczyźnie, które podjęły się również tego, aby wziąć
udział w tym projekcie, aby również samemu też się troszeczkę doedukować. Mam tu na myśli ochotnicze straże pożarne. Pan jako rolnik ekologiczny i też osoba, która, no, którą można spotkać na różnych targach ekologicznych czy bazarkach, pan z różnymi samorządami, że tak powiem, współpracuje i z różnymi instytucjami. Jak w tej kwestii można zaangażować ochotnicze straże pożarne? Ochotnicze straże się angażuje w następujący sposób. Po prostu są, że tak powiem, te owady pożyteczne, a jest też grupa owadów, które, że tak powiem, szkodzi człowiekowi w szczególności. Chodzi głównie o czmiele i trzeba rozróżnić te pożyteczne od tych szkodzących. I dlatego w tym celu właśnie się robi to szkolenie, żeby strażacy, kiedy są wołani do zdejmowania takich roi dzikich, nie powiem, roi tych nieczmieli, ale i szerszeni i innych owadów tych szkodzących, żeby wiedzieli, że to jest nie szkodzący, a ten jest pożyteczny. I dlatego trzeba ich tych ludzi przygotować, bo na dzień dzisiejszy nigdzie informacji na temat tego nie się nie znajdzie. Jedynie, jak tu kolega wspomniał, już ma ten zasób informacji, można przekazać się tutaj za pośrednictwem programu przekazać. I takiego tematu żeśmy się podjęli, żeby przekazać tym osobom, które się zajmują wyeliminowaniem tych niepożądanych, że tak powiem, roi szkodzących ze środowiska. Bo no, przede wszystkim, jeśli mamy do czynienia z takimi owadami, to najczęściej wzywamy straż pożarną, tak, żeby w tym pomogła. Ale można by też pomyśleć o pszczelarzach, bo też może będzie wiedział lepiej chyba czasami coś zrobić. No ale wiemy, że straż pożarna się tym zajmuje, to bardzo dobrze, że oni będą wiedzieli, jak to rozróżnić i co dalej z tym zrobić, prawda? Bo to też jest druga, że tak, odsłona tego. No po prostu trzeba nic więcej, tylko zutylizować. No innego sposobu nie ma, żeby, że tak powiem, to gniazdo czy ten rój wyeliminować na stałe. A pytanie do panów tutaj też pszczelarzy, bo wiemy, że istnieje coś takiego, że pszczoła się wyraja, tak? Gdzieś tak, ucieka z ula i gdzieś sobie na drzewie przygodnym próbuje założyć tą swoją rodzinę, tak? Tak? Jak to wygląda i co wtedy robić? No jest to naturalny proces w rodzinie pszczeli, gdzie w okresie dostatku w ulu tego pożytku rodziny pszczeli dzielą się na pół, gdzie stara matka z pszczołą lotną opuszcza w celu założenia nowej kolonii, po to, żeby naturalny proces rozwoju był tych rodzin. My pszczelarze już wiemy, jak to postępować. Zazwyczaj mamy pasieki rozmieszczone w drzewostanach, gdzie ułatwia to złapanie takiego roju. Jeżeli się spóźnimy, rój taki dziko osiada w dziuplach, w kominach, w domach różnego rodzaju. I czasami jest to problem. Czasami jest to też zagrożenie dla ludzi. Dlatego tutaj, jak kolega wspomniał o straży, jest to bardzo ważny temat. Z tego, co orientuję się i z tego, co wiem, to ochotnicze straże pożarne przeważnie mają kontakt z pszczelarzami, gdzie są roje łatwe do ściągnięcia, łatwe do zabrania, wzywają takich pszczelarzy. No gorzej jest, jeżeli gdzieś pszczoły się mieszczą w podbitkach domów, w kominach. No niestety tutaj jest problem i dla rodziny, i dla straży, bo muszą podjąć decyzję. Panowie, też kolejna bardzo istotna sprawa, bo tutaj pan Jacek zwrócił uwagę i wytłumaczył nam, jakie mamy zapylacze, że to nie tylko pszczoła oczywiście dominujący, ale również czmiele i murarki, tak? Tak, pszczoły samotnice, murarki, tak. Jest tego dużo. One najczęściej nie są w ulach, tak? Nie są, że tak powiem, hodowane. Mają swoje, że tak powiem, gniazda w polu, w ogrodach, lasach. Spełniają też bardzo ważną rolę, ponieważ te rośliny, których pszczoła nigdy nie zapyli, ze względu na to, że się nimi nie zainteresuje nigdy, to te inne owady ją zapylają, te rośliny. To jest bardzo istotna sprawa, aby te rośliny mogły przetrwać. Wiemy, że chroni się każdy gatunek zagrożony, no a tutaj jeśli nie ochronimy tych innych zapylaczy, no to jest problem. Jak to teraz wygląda? Bo kiedyś, nie wiem jak to tak tutaj dokładnie naokoło jest u was, ale miedza rzecz święta, jej się nie tyka, a na miedzy właśnie bardzo często te czmiele i właśnie inne zapylacze sobie to przygotowują, mają to swoje rodziny. Czy
mają ostoje w obecnych czasach w rolnictwie te pożyteczne zwierzęta? Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą agrotechnikę uprawy? No niestety areały się powiększają, pojawiają się monokultury. Miedze były pożytkiem nieocenionym i nie tylko dla zapylaczy, ale tak samo dla zająca, dla kuropatwy. Bardzo pożyteczne. Bardzo pożyteczne areały to były. No niestety zanika to, jest tego coraz mniej. No i tu taki apel był zawsze do rolników, żeby te miedze zostawały. No jest jak jest. Panie Marku, jako rolnik ekologiczny, tak bym do pana powiedział, jako powiedzmy rolnik konwencjonalny. A co tam z tą miedzą, to chwasty tylko rozsiewa i choroby. Ja uważam, że to jest... Co pan by na to powiedział? Ja uważam, że miedza, czyli granica, to jest rzecz świetna, jak kolega wspominał. I siedlisko różnych drobnych stworzeń, to się gromadzą. Chodzi w tej chwili, są nawet programy, tu w Polsce mało znane, ale są programy odtwarzania tak zwanych kwietnych łąk, gdzie gro tych owadów zapylających będzie miało pożytek. Oprócz tego schronienia też jest taki na naszych tutaj spotkaniach pomysł, żeby miedzę obsadzać roślinami miododajnymi. Czyli krzewy jak akacje, czy inne bez, czy tak dalej. Rolnicy, tak jak tu kolega też wspominał, generalnie są przeciwni temu ze względu na to, że sprzęt kupują i to im blokuje, że tak powiem, w pracach polowych, ale zapomnieli o jednym, że dzięki tym stworzonkom, tym drobnym owadom, my mamy co jeść, bo 70-80% pokarmu, które my spożywamy, to są rośliny zapylane przez owady. A tylko ta mała gromadka, część, które jest, nie są zapylane, reszta jest zapylanych i dlatego my musimy zadbać o to, żeby te owady, te miejsca, te siedliska tych owadów zachować dla potomnych. Jak, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, w Chinach czy w Japonii to się specjalnie hoduje, żeby owady zapylały, a jak nie ma owadów, to muszą sami iść zapylać te owoce, czy nawet już słyszałem, drzewa muszą zapylać. No, chemia robi potężne spustoszenie w tych wszystkich, w całym procesie naszego, że tak powiem, w rolnictwie. Panie Jacku, jakie te miedze spełniają jeszcze rolę i te zadrzewienia śródpolne? Bo widzimy, że no przecież jeśli rośnie jakaś roślina uprawna, monokultura, no to ona ma bardzo krótki okres kwitnienia, a pszczoła potrzebuje mieć ten pożytek no przez dłuższy czas, a nie tylko jak kwitnie ta jedna konkretna roślina. Więc chyba te miedze i zadrzewienia śródpolne są dla nich po prostu ratunkiem do przetrwania. Są ratunkiem rzeczywiście. Pan Marek powiedział o łąkach kwietnych. Miedze różnych szerokości były. Dzisiaj rzeczywiście przy tej wielkoobszarowej gospodarce z ochrony dzikich zapylaczy pozostało tylko hasło. Bo ich siedliska są likwidowane. Ekonomicznie były próby wprowadzenia pasów kwietnych w uprawach rolnych. Te owady nie mają się gdzie podziać. I rzeczywiście, ale powstaje coraz więcej ogrodów takich zalesionych, zadrzewionych. Roślin w ogródkach pszczoły, owady, te dzikie, zapylające owady znalazły sporo w takich ogrodach, których kiedyś nie było tak dla nich miejsca. One znalazły tam to swoje miejsce. Natomiast, tak jak pan Marek powiedział, pan Piotr, wszechobecna chemia na polach uprawnych niszczy te siedliska. Sporą robotę, dużą robotę robią tutaj nadleśnictwa. Ja osobiście znam dwa nadleśnictwa, gdzie brałem udział w tych pracach, gdzie zakładano łąki kwietne i to funkcjonuje. To cześć i chwała tym ludziom za to, że myślą o takich rzeczach i to robią. Natomiast pszczoły muszą mieć ten pożytek. No, oprócz pożytków rolnych, jesteśmy jednym z niewielu państw, gdzie rolnicy tak de facto nie płacą za zapylanie upraw. Bo w wielu państwach na świecie za zapylanie upraw płaci się. W drzewostanach, które były kiedyś pożytkami,
dla pszczół, też robią się już luki w tej chwili, bo zastanawiam się od wielu lat, co człowiekowi zrobiła lipa, że jak tylko puści konary, to trzeba ją obciąć na kołek. Stojące, straszące, poobcinane brzozy nawet, nie brzoza, trudno, ciężko znosi jakiekolwiek przycinania. Robinię akacjową uznano, nie wiem czy słusznie, za agresywny gatunek, ponieważ ona już tyle lat w tym naszym krajobrazie funkcjonuje i jakoś funkcjonowała. I nie widzimy, żeby na każdym kroku ta robinia rosła. To wszystko były pożytki dla pszczół. 40 lat temu w Wielkopolsce siano 60 gatunków roślin uprawnych. Dzisiaj to jest 12 gatunków. Te monokultury zabijają pszczoły, a w efekcie to i nam dają, utrudniają to życie nasze. Także przy odtwarzaniu takich dzikich enklaw przy powstawaniu same te dzikie owady zapylające swoje miejsce znajdą. One muszą uciekać od pól uprawnych. I będą od tego uciekały, bo tam gdzie będą, to ich siedliska zostaną zniszczone. Sami gospodarujemy na pasiekach położonych w lesie, na terenach leśnych. I powiem, że stąd przynajmniej nie mam kłopotu z takimi rzeczami jak podtruwania i tak dalej. Nie? Panowie, szanowni państwo, jak widać, pogodę mamy bardzo ciekawą. Raz bardzo ostre słońce, a raz pokrapuje deszcz i tak mi się nasunęła też kwestia odnośnie tej wilgoci. Z panem Piotrem rozmawialiśmy wcześniej na ten temat, że istnieją takie zabiegi agrotechniczne, gdzie rolnicy dokarmiają rośliny poprzez ich oprysk dolistny. Co to powoduje, jeśli chodzi o pszczoły? Tak, na co to trzeba zwrócić uwagę, że nawet opryskując rośliny nie chemią, tylko nawozem, też się potrafi im zaszkodzić. Tak, jak to działa? Jest to, każdemu się wydaje, że jest to jakaś tam odżywka. Odżywki z reguły są pozytywnym środkiem, tak? Ale bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że wykonany blisko pasieki, w upalny dzień, w suche lato, pszczoły momentalnie wychwytują wilgoć w powietrzu. Taki nakrop na roślinie, on momentalnie nabiera właściwej temperatury i jest bardzo atrakcyjny dla pszczoły i łatwy do pozyskania. Pszczoła, już go pobierając, robi sobie krzywdę, a bywa często tak, że przynosi to do gniazda, no i może doprowadzić do śmierci całego gniazda. Dlatego no jest to bardzo ważne, nie tylko pryskanie środkami owadobójczymi jest szkodliwe dla pszczół. No, świadomość jest coraz większa, ale dużo ludzi jest niezorientowana w tym temacie. Po prostu myślą, że to jest odżywka. Tym bardziej warto o tym mówić. Panie Jacku, tutaj mówił kolega o tych nawożeniu dolistnym, ale skupmy się jeszcze i powiedzmy o tym tradycyjnym chemicznej ochronie roślin, głównie zoocydy. To jest tutaj bardzo poważna sprawa, no bo potrafi dojść do zniszczenia całej pracy, całej pasieki, bo tak się zdarza, prawda? Całej pasieki, zniszczenie całej pasieki, panie redaktorze, to jest jeszcze mało, ponieważ taką pasiekę się nie odbudowuje w roku. Na to potrzeba lat pracy hodowlanej, wchodzenia przy tych pszczołach, żeby ją odbudować. Chemia nieostrożnie stosowana, a często gęsto nawet na wyrost jak gdyby stosowana, niszczy tak ciężką pracę i tak ważną pracę, że trudno mi w ogóle tutaj wyrazić to, co mamy. Jak zaczynamy liczyć już koszty materialne tego zniszczenia i efekt, jaki uzyskamy. Dzisiaj mówi się, że wartość pracy jednej rodziny pszczelej jest ponad 5 tysięcy złotych. Trzeba diagnozować potrzebę stosowania chemii. Trzeba najpierw sprawdzić, czy należy to zastosować. Stosować zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji. No mamy tą brzydką cechę, że nie lubimy czytać instrukcji. Trzeba to czytać, stosować zgodnie z instrukcją, z umiarem. I tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę niezbędne i to, o co się dopominamy już, do czego przekładujemy jako pszczelarze od wielu, wielu lat. Takie dwa proste czasy, od zakończenia wieczornego oblotu pszczół do porannego wylotu pszczół z ula. Nawet jak pierwsze pszczoły z ula wylecą, aby zginęły, mówi się trudno, będzie to jakiś ubytek. Ale jeżeli jeszcze gro pszczół jest w polu, i zostaną potraktowane środkiem chemicznym, obojętnie jakim.
Nie już nie mówiąc o tym najbardziej trującym zoocydzie skierowanym bezpośrednio na pszczoły, to mamy tragedię. Zwyżka plonu rzepaku jest 20-30% przy zapylaniu przez pszczoły. Jednym opryskiem wykonanym w dzień rezygnujemy z tego. Nie możemy poświęcić jednej nocy? Bardzo istotna sprawa jest te godziny oblotu, bo to, co na instrukcji jest napisane, to też trzeba to w praktyce zapytać się pszczelarza, jak to wygląda. Niech nam pan powie, bo kiedy ta pszczoła wraca do tego ula i nie powinno jej już wytrzeć na polu? Przyjęło się tak ogólnie, przynajmniej tu w naszym środowisku, mówić, że u nas pszczoła, wieczorny oblot pszczół kończy się około godziny 21. To bardzo to późno, trzeba przyznać, tak? Więc czyli robiąc oprysk o godzinie 18, to ja tak naprawdę i tak zabijam te pszczoły. Tak, tym bardziej, że często gęsto w samo południe, przy dużej operacji słonecznej, kiedy nektar zasycha wręcz, a pod wieczór przychodzi rosa i zaczynają rośliny nektarować, to tym bardziej wabią tą pszczołę, żeby jeszcze wieczorem poleciała na plantację roślin kwitnących. Przede wszystkim włączyć myślenie i odpowiedzialność. To jest czyli takie tak, to, co, o co prosimy. Do 21 nie pryskać. Do 21 nie pryskać. To bardzo ważne, żeby to zapamiętać, bo niektórzy mówią tak godzina 19, a to jednak nie. Okazuje się, że większa jeszcze szkoda. A proszę powiedzieć, bo pan mówił, że to nie tylko zoocydy, czyli te na insekty opryski, ale nawet fungicyd i inszy też potrafi skrzywdzić te pszczoły. W jaki sposób? O co tu chodzi? Pszczoła zmienia zapach. Dla pszczół jednym z głównych zmysłów jest węch. To 160 genów w genotypie pszczoły jest odpowiedzialnych za węch. Owad, który 98% życia spędza w ciemności, musi mieć zmysł, który pozwoli mu funkcjonować. I tym zmysłem jest przede wszystkim węch. Każda pszczoła ma zapach swojego ula, bo to jej matka wydziela feromon, który jest przekazywany, tą substancję mateczną, który jest przekazywany pozostałym pszczołom i ona ma swój zapach. Wracając do ula, zmoczona środkiem chemicznym, czy to nawozem, czy środkiem przeciwgrzybowym, czy herbicydem, ona śmierdzi. Strażniczki jej nie wpuszczą, bo ona jest obca, a obcy to wróg dla nich. Tak. I potem stwierdzamy, że no nikt nie pryskał przeciwko owadom, a przed ulem chrzęści, bo leżą martwe pszczoły, pozabijane, pożądlone. I to jest ten efekt. Trzeba pamiętać, przynajmniej no dobrze teraz jest, że ten patent rolnika jest, że ktoś, kto chce uprawiać pole, być rolnikiem, musi odpowiednio mieć to wykształcenie, bo bardzo często wielu rolników nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet to, co pan mówi, no przecież pryskam tylko fungicydem, to na pszczoły nie skutkuje źle, a okazuje się, że też jedno, to jest problem, tak? Że to... I nie oskarżam, i tak pan redaktor powiedział, ja nie oskarżam tego rolnika o złą wolę, tylko o brak wiedzy. A siłą rzeczy i niekompetencje wtedy. No tak. Trzeba przyznać i bardzo dobrze, że są konkretne wyroki sądowe w tej kwestii, że to można dojść, kto to opryskał i kto ukrzywdził i że tak powiem, no, konsekwencje tego typu gospodarze ponoszą. No już dobrze, że nie takie jak w dawnych wiekach, gdzie za ukrzywdzenie pszczół to wręcz się skórą własną płaciło. No, ale no, tu potrzebne jest to takie rozróżnienie i zrozumienie dla tej waszej pracy. Panie Marku, Polskie Stowarzyszenie Polska Ekologia i Rolnictwo Ekologiczne, no pan od lat nawołuje do tego, aby przejść na ekologiczne rolnictwo. Nie wszyscy owszem to uczynią, nie wszyscy muszą, byłoby dobrze, no ale to powiedzmy inna sprawa. Pan szczególnie z tymi herbicydami tutaj najczęściej, że tak powiem, walczy. Panie redaktorze, szanowni państwo, na dzień dzisiejszy po tych nowych projektach, nowych programach, które wchodzą, gro rolników już, że tak powiem, zaczyna dojrzewać do tego, żeby zmienić, przejść z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne. Z racji tej, że już nie chodzi o dopłaty, tu chodzi o środowisko. Głównie środowisko, żeby zachować dla potomnych nasze, że tak powiem, siedliska, które się z tego wyżywiły, pokolenia rodzin, całych rodzin się wyżywiły. To nie musiało być wcale duże gospodarstwo. Było 5, 10 i do 20 hektarów, bo większe nie mogły być na naszych terenach w okresie poprzedniego systemu i dały radę utrzymać całe pokolenia, całe rodziny.
W rolnictwie ekologicznym to się to dzisiaj ładnie to wygląda, jak się wejdzie na pole do rolnika, który ma uprawy zbóż, czy uprawy rzepaku nawet, czy inne uprawy. To jest kolorowo, czyli jest mak, haber, inne zioła występują, również są te zioła niepożądane. Na dzień dzisiejszy przeprowadzamy różnego rodzaju szkolenia, kursy, to nie tylko dla rolników, ale już staramy się wejść do szkół rolniczych, żeby przekazać temu następcom, tym młodym pokoleniom rolniczym zasób informacji na temat właśnie jak robić, żeby nie szkodzić, żeby wyeliminować te niepożądane rośliny, czyli chwasty. Jest coraz więcej sprzętu, który był dawniej używany, a wszyscy się dzisiaj, ci duży rolnicy, bo to za długo trwa, bo to kosztuje paliwo i tak dalej. A chemia nie kosztuje? Niech sobie policzy. Każda chemia, ile kosztuje, każde opakowanie, każdy kilogram i tak samo kosztuje paliwo, czas, wszystko. Ale zostawia co? Zdegradowane środowisko. Chociażby jak tutaj nie będziemy mówić o tym najgorszym środku, który degraduje, jest totalnym. Nie będziemy wymieniał z racji tej, że tutaj nie możemy używać nazw, ale niszczy wszystko. A są jeszcze w handlu te środki, pod co prawda inną nazwą handlową, ale są w obiegu. Są, to nie powiem, że rolnicy też używają. W naszych rejonach to tak nie widać, ale jak się jedzie, panie redaktorze, rejon grójecki czy lubelskie, ja tam jeżdżę do córki, to o pomstwę do nieba woła. Te wszystkie sady, międzyrzędzia, to są czym spryskane? Są brązowe. Czyli o czym to świadczy? No ale to też trzeba przyznać, panie Marku, że to, bo ja też kończyłem technikum ogrodnicze i tego szkoły nauczyły o tak zwanych ugorach herbicydowych jako cud techniki. Tak, no, okazuje tylko, się, no... tylko panie redaktorze, to daje pożytek. Pożytek dla tych drobnoustrojów, czyli dla tych bakterii, które przetwarzają masę organiczną na masę pokarmową dla tych roślin, dla tych drzew. A przecież to jest to wszystko się, że tak powiem, wchłania. To drzewo z wodą pozyskuje te środki. Te środki później zostają w drobnych ilościach owocu, a ten owoc my spożywamy. I wtedy się dziwią wszyscy, oj, bo wątroba, bo rak wątroby, bo rak tego, bo rak jelita grubego. To jest wszystko na życzenie. Na życzenie. Weźmy chociażby, abstrahując już od naszych owadów zaplających, stosowanie, no, żeby podnieść gluten w pszenicy. Przecież gluten to jest trucizna. Ja uważam osobiście, starodawne odmiany pszenic, typu orkisz, samowsza, płaskórka, też ma gluten. Ale ten gluten jest przyswajany przez organizm. Organizm to trawi, znosi. A ten współczesny gluten się przyklei do jelita, do jelita cienkiego czy do grubego i się później robi stany zapalne i człowiek, koniec. I to nie tylko w tym przypadku, w wiele innych przypadkach. Ile w tej chwili się, jak się słyszy, jest przez tą całą chemię. Mówią, że się już ogranicza chemię. Ja może się ogranicza, ale skutek, jaki poprzednich lat był stosowany tej chemii w rolnictwie, doprowadził do tego, że już niemowlaki się rodzą z nowotworami. To jest woła o pomstwę do nieba. To i jeszcze rolnicy, koledzy moi, niektórzy, którzy mają gospodarstwa konwencjonalne, do nich nie dociera. Ja tak jak tutaj myśmy wcześniej rozmawiali, że to niech wypij to szklaneczkę tej odżywki. No wypij. To zobaczymy, jak będziesz długo chodził. Ja też będę spożywał arszenik po kropelce. Będę żył, a do pewnego momentu się skumuluje i kaput. Akurat oddziały onkologii to kolejki większe jak w hipermarketach, to trzeba przyznać, a przecież się to znikąd nie bierze. Panie Jacku? Chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Jako prezes zarządu i szefujący organizacji, to nasze pszczelarstwo. No bo spokojnie bym nie usnął, gdybym tego nie powiedział. Chciałem podziękować pszczelarzom mojej organizacji w całej Polsce za to, że są i się tymi pszczołami opiekują. Tym pszczelarzom, którzy mają po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin pszczelich i przy tym chodzą. To nie hobby. Chciałbym to wyprostować, to pszczelarstwo, to powołanie. To nie jest zajęcie dla wszystkich. Mottem naszej organizacji jest: Bóg stworzył pszczoły dla wszystkich, ale opiekę nad nimi powierzył nielicznym. Strasznie się tego trzymamy. Bo gdyby nie ci dziadkowie, nie byłoby tego równomiernego napszczelenia. Byłoby przepszczelenie przy tych dużych uprawach rolniczych, a w międzyczasie trzeba zrobić. Problem sprowadzania 50 tysięcy ton miodu rocznie na teren Unii
z Ukrainy, z Chin i z innych, i z Brazylii, i z innych państw, gdzie z Chin cały świat wie, Europa o tym wie, Copacabana o tym wie, że to praktycznie wyrób miodopodobny jest, bo to jest zagęszczany nektar lub mieszany jeszcze z czymś, tam o tym wszyscy wiedzą, ale to płynie do nas. Pszczelarze, jak im się skończą pieniążki za miód, to nie utrzymają tych pszczół. Jak ktoś będzie konkurował z nimi na rynku, nieuczciwie wręcz, stosując dziadostwo, a nie miód, sprzedając, ale będzie tańszy, to ucierpimy wszyscy. Żadna pszczoła z Chin, z Ukrainy, z Brazylii, mimo sympatii czy antypatii, nie przyleci tu zapylać. A istotą pszczelarstwa jest równomierne rozłożenie rodzin pszczelich na terenie całego kraju, żeby ta nasza przyroda była zapylona. Wszystka. Od kwiatka po roślinę uprawną, którą skonsumujemy. To, co pan powiedział, to napszczelenie, ponieważ to ważne jest, że pszczoła potrafi daleko polecieć nawet, ale nie przyniesie z tak daleka do ula nic, tak? Dokładnie. To powiedzmy, jak daleko to napszczelenie, jakie powinno być, żebyśmy mieli taki obraz. Bo niektórzy myślą, że taka pszczoła to ona sobie 100 km tu przyleciała. No, tak nie jest. To już jest rzeczywista przesada. Mówi się, że pszczoła poleci do 5 km, ale rzeczywiście z 5 km ona nic nie przyniesie. Dobrze, jak przeżyje ten lot, bo to będzie wysiłek, po drodze będzie się borykała z różnymi zjawiskami, wiatrem i deszczem. Przyjmuje się, że z pożytków najchętniej do kilometra, to pszczoły są w stanie przynieść około 50% tego nektaru, który mogą przynieść, a który jest dla nich dostępny. Czyli dlatego się mówi, że pszczoła powinna chodzić na pożytek piechotą. Na rzepak. Czyli mieć blisko. Na rzepak pszczoła powinna chodzić piechotą, czyli stać w łanie rzepaku, najlepiej przy samym łanie i być, żeby miała blisko. Tym bardziej, że maj pogodowo bywa bardzo zawodny. Dwa lata temu spotkałem się ze stwierdzeniem znajomego szkółkarza. Zadał mi pytanie, panie Jacku, jaki był najzimniejszy miesiąc tej zimy? Powiedziałem, że nie wiem, odpowiedzi usłyszałem maj. Tak zimne noce były. I tak długo trzeba było czekać, aż grunt rozmarznie i tak dalej. Więc ten klimat jest, jaki jest. Bywał taki i jest taki. My mamy jedno zadanie. Pomóc pszczole, którą żeśmy zabrali z warunków puszczańskich, wyciągnęliśmy, postawiliśmy przy domach, a teraz mamy jej pomóc. To ludzie ściągnęli Varroa destructor do Polski. Nie będę nacji wymieniał, ale to ludziom zawdzięczamy tego dręcza pszczelego. I mamy pomóc tym pszczołom, bo bez pomocy, przy różnych próbach, żeby się pszczoły same pozbyły tego dręcza, nie udało się. 3 lata rodziny pszczelej nie ma. Ale odpowiedzialnie stosując środki, niekoniecznie tą twardą chemię, bo są i naturalne sposoby. I kolejny raz to, co pan Marek mówił, działając kompleksowo, holistycznie, jesteśmy w stanie pomóc, bo nie zlikwidować. Nie ma czasu się starać o zabicie ostatniego dręcza, bo to jest niewykonalne. Ale pomóc rodzinie pszczelej przetrwać. Panowie, duża dawka wiedzy, ale i pewne problemy. Ale teraz powiedzmy również o tym, co dobre, czyli o tym tak zwanym miodzio. Ale nie tylko o miodzie, bo produktów pszczelich jest bardzo wiele i są one bardzo dobre i pożyteczne dla człowieka. O tym miodzie to może tylko tyle, panie Jacku, bo niektórzy ludzie kupują tam z końca świata specjalny miód, nie będziemy wymieniać jego nazwy, jakoby był taki cudomiód, ohoho. Duże pieniądze za to płacą. Okazuje się, że nasz polski miód ma takie same właściwości, tylko trzeba wiedzieć, gdzie go szukać i z jakiego pożytku. Dokładnie, proszę nam o tym powiedzieć. Panie redaktorze, trzeba szukać jakiego pożytku. Mało tego, mówi się, przyjęło się nawet wśród tych ludzi, którzy się tym naukowo wręcz zajmują, a mamy takie nazwiska w Polsce, też nie będę ich reklamował, są łatwo dostępne, jak je można znaleźć, się zapoznać, gdzie efekty są ich działalności znane i świadectwo ludzi, którzy spożywali te miody i stan ich zdrowia świadczą o tym, że tak należy robić, że zasadniczo miód powinno się kupować i konsumować z odległości do 50 km od miejsca zamieszkania. Mieszkając no de facto stale w jakimś miejscu, my też się przyzwyczajamy do roślin i pyłków, które w danym miejscu
w rejonie funkcjonują. Ściągając z większych odległości, narażamy się na uczulenie, bo to jest dla naszego organizmu już produkt obcy. To już jest obca roślina dla nas. Natomiast mamy wspaniałe miody. Z nas no, trudno tu wszystkie miody, ale w tym podstawowym doborze naszych miodów są miody wiosenne wszystkie. I tu do wszystkich apeluję. Wszystkie wiosenne miody są jasne. Bardziej białe lub mniej białe. Nie tylko rzepakowe. Wszystkie wiosenne miody są jasne. Miód nektarowy malinowy jest bardzo biały. Jaśniutki jest. Nie jest malinowy, jest biały. Zachęcam nie zrażać się do koloru miodu. Im późniejszy miód, tym jest ciemniejszy. No spadziowe miody, szczególnie ze spadzi iglastej, są ciemne, nawet bardzo ciemne. Tam jest próbka takiego miodu ze spadzi. Widać, jaki on jest ciemny, ale już po wiosennym miodzie jasnym, następny miód wielokwiatowy, już jest troszeczkę ciemniejszy i ten lipowy będzie też ciemniejszy. Więc to są tego typu miody i należy konsumować to, co jest u nas. A panie Jacku, tak jeszcze, żeby nasi widzowie mogli bardziej namierzyć ten miód, który należy szukać, a nie ten sprowadzany z bardzo daleka. Mówię, nie będę wymieniał nazwy, ale no, panuje taka powszechna opinia, że on już jest taki naprawdę cudowny. No a okazuje się, że polski miód gryczany, tak? Dobrze tak. Mówię? Dobrze, gryczany miód. Polski miód gryczany od pszczelarza, który ma pszczoły na gryce i to taki najlepiej już skrystalizowany. No tak. I apeluję do tego, żeby on był już najlepiej kupować miody skrystalizowane. Wtedy będziecie mieli Państwo pewność, bo każdy miód krystalizuje. Najdłużej akacjowy, ale wszystkie miody krystalizują. Jak kupicie skrystalizowany miód, szczególnie w okresie jesiennym czy tam późnym, to macie gwarancję, że on jest no, pozyskiwany w sposób taki, jak powinien być. No przynajmniej w znacznej mierze taką gwarancję się ma. Natomiast wszystkie płynne miody też, no to latem oczywiście w dobie pozyskiwania one są płynne. Ale potem zdekrystalizować każdy może w domu swoich z miodem, tylko nie przekraczać 42 stopni, bo białka się ścinają, jest. To już nie będzie miód, tylko słodzik. Tylko słodzik, bo miód zawiera bardzo wiele różnych dobrych dla nas składników. Panie Piotrze, jak to wygląda z tym miodem? Jak to jest? Ja jeszcze bym chciał nawiązać tutaj do kolegi. Proszę. Bo to, co kolega mówił, miód skrystalizowany w słoikach, wszystko. Tak, jak najbardziej jestem za tym, tylko mówimy tutaj o pasiece kilka lub kilkanaście uli. Ja razem z żoną gospodarujemy na około 300 rodzinach. Nie wiem, czy pozyskujemy rocznie kilka ton miodu. To co panowie wyobraźcie sobie, skonfekcjonować cały miód w słoikach. Jest to nierealne. Rzecz następna. Klienci niestety klienci jeżdżą na różne festyny, targi. Z panem Markiem się spotykamy też. Nie kupią ode mnie miodu, jak nie jest lejący. I to jest ta świadomość, o której też tutaj wspominaliśmy już. No, ale to chyba każdy wie, że skrystalizowany miód jest taki sam, jak no on po prostu się skrystalizował. Dokładnie. Nic więcej tam nie zaszły żadne złe reakcje. A sama dekrystalizacja miodu nie robi w miodzie większych szkód, żadnych szkód, jeżeli ma się do tego narzędzia, wiedzę. I naprawdę nie robi to żadnego problemu. No filozofia, powoli ogrzać, dokładnie. Nie przekraczając temperatury. Dysponuję specjalną komorą do dekrystalizacji z temperaturą, którą ustawię i jest koniec, kropka, tak? Ten miód kosztuje mnie o wiele więcej pracy, wiele więcej kosztów nałożonych. Niestety, takiego miodu nie sprzedam drożej, a powinienem. Bo są tam większe środki nałożone na ten miód. I też życzyłbym sobie, to co kolega wspomniał, życzyłbym sobie, żeby ludzie mieli tą świadomość, że miody krystalizują. Tylko, że ludzie dzielą się na, klienci, dzielą się na dwie grupy. Ludzi, którzy wiedzą, co to jest miód i używają go regularnie, wiedzą, co to jest. I są ludzie, którzy jest, to jest, nie ma, no to posłodzimy czymś innym. No już jeden taki Pawlak dzielił ludzi też na dwie kategorie. No. Nie będziemy tu przytaczać, jak dzielił ludzi. My nie chcemy nikogo dzielić, ale uświadamiać, żebyśmy mieli tę jasność. Pamiętam, wiedza. Jak
mleko świeże takie od krowy pani kupiła i na drugi dzień przyszła awanturę na półtargu robić, że, tak. że mleko jej się zepsuło. No po prostu się zsiadło. No dokładnie, no dokładnie. Naturalny proces. Naturalny proces, gdzie nawet pożądany, prawda? To wręcz, no ale no tak to czasami jest. Panowie, pszczoły, pszczelnictwo to tak, to nie tylko miód, ale również pierzga, propolis, pyłek pszczeli, mleczko pszczele. Powiedzmy na ten temat. Bomba, no sam pyłek pszczeli, zbiór witamin, minerałów, wspomaga leczenie, uodparnia. No naprawdę bardzo duże właściwości. Pyłek pszczeli przerobiony przez pszczoły, nic innego jak pierzga, z dodatkiem miodu, bardziej łatwiej przyswajalna dla organizmu człowieka. No, literatura i ludzie utytułowani no, opisują w różnych publikacjach. No, są to produkty nieocenione dla organizmu człowieka. Mógłby się rozwodzić na ten temat naprawdę do każdej choroby, do każdego schorzenia, ale naprawdę jest to tak ogólnie pozytywnie działające na organizm człowieka i myślę też, że świadomość ludzi w tym temacie też jest z roku na rok coraz większa. Wiem sam po sobie, bo te produkty po prostu szybciej sprzedaję. No ale to też trzeba wiedzieć, jak to stosować, a to dopiero jest wiedza tajemna. Tak. To nie tak jak że łyżeczka miodu na język i już sprawę załatwi, albo pierzgę prosto do żołądka i też będziemy zadowoleni. To trzeba wiedzieć, jak stosować, w jakich proporcjach i tak dalej. Dwie łyżeczki pierzgi do miodu z ciepłą letnią wodą, jak zamieszam wieczorem, rano wypiję, to będzie dobre? Nie do końca, nie? Nie do końca. Ja bym tego nie zastosował. Miód jak najbardziej, nie? No. Ale już z tą pierzgą już bym... Ponieważ mamy tyle tych receptorów w jamie ustnej, pan redaktor sam ładnie to tłumaczył, gdzie to łączy z siniankami i tak dalej, i dużo łatwiej się przez jamę ustną pewne rzeczy wchłaniają, to nawet może taki popularny, ale kromka chleba z miodem. Miód każdy kęs przeżuwamy. A więc już ten miód trzymamy dłużej w jamie ustnej i ileś już części składowych tego miodu wchłonęło się przez te receptory w jamie ustnej do organizmu. Zanim ta łyżeczka, nawet w wodzie, rozpuszczona miodu, połkniemy ją, to już trafia do żołądka, gdzie pH jest 2, a potrafi być nawet 1. Czyli poddajemy już ten miód, czy pierzgę, obróbce, czy pyłek, takiej obróbce kwasem, zanim to przez układ trawienny, przez jelita trafi do krwi i do organizmu, no to już sporo rzeczy z tego możemy stracić. Czyli bardzo ważna rzecz, którą pan mówi, najlepiej długo trzymać w ustach. Długo trzymać tak, w ustach. Czy to przeżuwać. Będzie ten miód, czy pierzga, czy pyłek. Obojętnie co. Tak wyposażono nas, mamy tą możliwość, to korzystajmy z niej. Gdzie ten miód rozpuszczony z cytryną, do niedawna nikt nie, powodem choroby na żołądku było picie, palenie, nieśmiało zaczęto mówić stres, nikt nie wspominał o jakichś bakteriach. Odkryto potem, że jednak jest taka Helicobacter pyroli, która jest odpowiedzialna za wrzody na żołądku, bardzo trudna do zwalczenia, zaraz kuracja antybiotykowa, jedna nie pomoże, druga już jest czyni spustoszenie w organizmie, bo jeszcze mocniejsze te antybiotyki trzeba stosować, a przy pomocy miodu, propolisu, nalewki propolisowej i cytryny można latami funkcjonować, mówię to na przykładzie rodzinnym. Można wspomagać się, inaczej się trudno z tym żyje. Panowie, jeszcze jedna taka rzecz, bo akurat tutaj z tego co wiem, to panowie się tym nie zajmujecie, bo to już jest, że tak powiem, praca niemalże laboratoryjna. Mleczko pszczele, liofilizowane, potrafi naprawdę postawić na nogi. Tylko też trzeba wiedzieć, jak stosować. Jak to jest, panie Jacku? Rzeczywiście, to już taka praca laboratoryjna, nie stosujemy tego, bo i trudno byłoby samemu tutaj sobie to liofilizować, nawet mając technologię. No to tylko cały osprzęt potrzebny. Klientela będzie specyficzna i dość rzadko się będą ci ludzie trafiali.
tej wiedzy, którą mam i która do nas dociera, no właściwości są niesamowite. Ponieważ no, nad tym samym mleczkiem karmione pszczoły, prawie tym samym, tylko o składzie, który pszczoły fundują, czy matce pszczelej, czy robotnicą, no to jest ten cud natury, że całe życie powstaje. Jedno jajko i tylko karmienie mleczkiem pszczelim i mamy dorosłego owada idealnego i mamy matkę. Czyli w tym mleczku musi być wszystko, co potrzeba. Musi być wszystko. Panie redaktorze, pszczoła, zaczęliśmy rozmawiać w sezonie 42 dni. Pszczoła zimowa, która się wygryzie, czyli urodzi na przełomie sierpnia i września, będzie żyła do przyszłego roku, do maja, czerwca, czyli przeżyje w granicach 8 miesięcy. A matka pszczela, też mleczkiem pszczelim karmiona, wygryza się po 16 dniach, nie po 21 jak pszczoła robotnica, ale może przeżyć 5 lat. A przy tym jaka produktywna, prawda? No powiedzmy, jeszcze produktywna. Jak to bardzo, powiedzmy nawet jak bardzo, bo to ciężko chociaż nawet uwierzyć. Nazwa matka mi się bardzo podoba, co do królowej uważam, że jest zbyt duża doza ironii. Bo ta biedna pszczoła jest tylko karmiona, masowana i zmuszana do roboty dzień i noc. A tak od niej jeszcze musi wydzielać feromon, żeby dać znać wszystkim pszczołom, i tą substancję mateczną, żeby dać znać wszystkim pszczołom, że ja jestem, a więc ciągłość rodziny jest zapewniona. I do tego. Jaka jest wydajność tej matki pszczelej? W szczycie sezonu, w zależności od rasy pszczół, kiedyś pszczoła nasza środkowoeuropejska składała w szczycie sezonu do 1200 jaj na dobę. 1200 jaj na dobę? Tak. Pszczoła kraińska, która jest w tej chwili chyba jedną z najbardziej popularnych pszczół w Polsce, w szczycie sezonu składa 2500 jaj na dobę. Na dobę. Na dobę. To cóż takiego musi być, proszę pana, w tym mleczku pszczelim, że taka jest wydajność tej matki. To jest chyba daje do myślenia. Magia daje natury. Do myślenia, prawda? Żeby tym mleczkiem pszczelim ratować swoich chorych w rodzinie, bo to nieraz o tym mówię właśnie. Tylko też trzeba wiedzieć, jak stosować to mleczko pszczele, że dwoma drogami trzeba stosować. Dokładnie, panie Jacku. Tak. Trzeba przede wszystkim przez jamę ustną. To trzeba jak najdłużej to trzymać. Jest kwestia też jeszcze dawkowania. No i pewność w tym okresie mieć to właściwe to mleczko pszczele, a dopiero końcówki połykać i puszczać przez układ trawienny. Tu pan Piotr ma wiele racji, że przy dekrystalizacji miodu nie wszystko nagle się traci. Zrobiono z takiego związku hydrometylferfuralu no truciznę i zaczęły się pojawiać w internecie. Nie lubię w internecie się ogłaszać czy komentować, ale jak już zobaczyłem nagłówki, że miód trucizną, no to już nie wytrzymałem. Trzeba było na to zareagować. Miód nigdy nie jest trucizną. Wydobyto miód z piramid i się okazał dobry do konsumpcji po tylu tysiącach lat. Nie jest trucizną. No jak ktoś, jakikolwiek produkt spożywczy jest źle przechowywany, źle traktowany, to może pewne właściwości stracić. Może nie wszystkie, ale ten gro tych właściwości. Ale stosowane to wszystko z umiarem. No wszystko, co jemy, jest lekarstwem. I chodzi o to, żeby to, co jemy, było nas leczyło, a to, co nas leczy, było naszym pokarmem. Nie? To też nie mój wymysł. Panie Jacku i szanowni nasi widzowie, proszę uwagę. Panie Jacku, hogomenat truciowy. Co to jest? Tak. To jest ważna rzecz. Hogomenat trutowy. Są wyciskane trutnie. Larwy trutowe. W odpowiednim wieku wkłada się do ula ramkę z węzą trutową, gdzie węza trutowa i komórki trutowe są większe niż, mają większą siedlicę niż komórki dla robotnicy. Tak, dla ciekawości, każda komórka pszczela wybudowana na początku jest komórką okrągłą, nie sześciokątną. Dopiero na skutek przyklejania do niej sześciu kolejnych komórek ścianki i temperatury, ścianki się prostują i robi się sześciokątna ta komórka. Jest większa. Matka zaczerwia komórki trutowe jajkami niezapłodnionymi, ponieważ ma mechanizm biologiczny, który ją zmusza do tego, żeby do tej komórki złożyła jajko niezapłodnione. To nie żadna jej decyzja. O wszystkim w ulu decydują pszczoły. Robotnice. O wszystkim. To taka monarchia demokratyczna. Panie redaktorze, ja nie wiem, czy bo może i monarchia, ale nie wyobrażam sobie organizacji ludzkiej liczącej 80 tysięcy osobników, gdzie trzeba zapewnić wszystko.
od rozrodu przez budownictwo, wyżywienie, zabezpieczenie zapasów na zimę, ochronę, ogrzewanie i nikt nie rządzi. W rodzinie pszczelej nie ma jednej pszczoły, która powie, wyznaczy, to ta setka leci ze mną na kwiaty. Nie. Trzeba zawsze zmobilizować ekipę, przekonać, żeby ze mną poszła. Spróbujmy to u ludzi zrobić, może nam się uda. No, wystarczy, żeby każdy robił to, co ma robić i byłoby idealnie, prawda? No, ale to... wrócić i skończyć wątek homogenatu trutowego. Tak. I wtedy w odpowiednim okresie odsklepia się, wydobywa się larwy trutowe, no i trzeba je wycisnąć. Wycisnąć, przefiltrować z pozostałości. One się składają praktycznie, jak przebadano, prawie że wyłącznie z mleczka, którym były karmione. Tam jest niewiele innych domieszek. Brakuje jednej substancji, która jest w mleczku pszczelim, nie pamiętam, nie się silił na wymądrzanie, bo nie pamiętam, jednej tylko substancji brakuje. W każdym bądź razie w mieszance, to mleczko, ten homogenat trutowy, w mieszance z miodem i nie tylko, no daje taką energię ludziom. Maratończycy stosują, sam jednego z nas stosuje, dopomina się. No to jest czyste, czyste białko, czysta energia. Takie doładowanie, że te wszystkie oprócz tego jednego składnika ma wszystko inne, a to przypomnijmy, co skoro taka matka potrafi do 2000 więcej jajek na dobę złożyć, tak? Tak. Jajeczek, no to jest dopiero mega produkcja. No Bożka 3000, a te najnowsze, krzyżówki najnowsze, tam mamy amerykańskie, stworzone Minnesoty, do 3500 nawet jaj na dobę, no to już jest potworna, są potworne ilości. Nawet jakby chciał się człowiek pokusić o przeliczeniu, ile to na minutę na razy musi tam odwiedzić tą komórkę, każdą kolejną, bo najpierw sprawdza. Każda komórka przygotowana dla czerwienia, aż błyszczy w środku, jest wypolerowana, przygotowana przez pszczoły. Ona musi tam zajrzeć, stwierdzić, odłok sadzić, jajko znieść i proszę, zapraszamy do następnej komórki. Panie Jacku, ten truciowy, tak? Można go nabyć gdzieś? Oficjalnie chyba, no tylko w pasiekach, które stosują i to w okresie, kiedy są trudnie, czyli w miesiącu praktycznie maju do połowy czerwca. To bardzo ważna rzecz. Bo przechowywaliśmy to, można było przechować w lodówce, ale to, czy zamrażać, ale to już są sposoby konserwacji. Teoretycznie nic się nie powinno stać, jeżeli zamrozimy. A jak jest praktycznie, nie wiem. No, niektóre związki chemiczne rozpadają się na skutek mrozu, inne na skutek temperatury. No tak, więc to tutaj. Natomiast liofilizacja w niskiej temperaturze, odparowanie powoduje, że te procesy biologiczne zamierają i dostajemy produkt w tabletce, ale tak jak gdyby bezpośrednio z ula. To mówię o tym mleczku pszczelim i tej jego właściwości. Jak ta pszczoła musi być mądra, panie Jacku, żeby umiała w tym mleczku przygotować dla tej matki pszczelej wszystkie witaminy, minerały, białka, odpowiednią ilość tłuszczu, cukru, żeby to wszystko było nie tylko dostępne, ale w odpowiedniej proporcji. Bo przecież wiemy, że nawet nawozy, jak stosujemy za dużo tego nawozu, to roślina nie wchłonie innego nawozu. A tu musi być idealna dawka tego wszystkiego. No, dziękuję za słowa uznania dla pszczoły i rodziny pszczelej. to dla Pana Boga trzeba... No ja chciałem powiedzieć, że to stwórca był mądry, tak to uczynił. To jest, tak to uczynił. To ale jest my mechanizm możemy to, doskonały. Tak jest, my to możemy pozyskać gotowe, tylko tak mało ludzi o tym wie niestety. No tak. To jest bardzo... Dlatego tego typu programy bardzo ważne są, aby uświadamiać ludzi do tego, aby dbać o te pszczoły. Panie Jacku, jeszcze jedną rzecz prosiłbym, żeby Pan powiedział, bo to aż mnie tak przeraziło. Opowiadał Pan o takiej sytuacji, gdzie dwie pasieki wyginęły na skutek podejrzanego oprysku i to bardzo dziwnego. Niech Pan to przytoczy naszym widzom, bo żeby ci rolnicy wiedzieli, żeby naprawdę czasami nawet to czytanie etykiety nie przyniesie odpowiedniej informacji. Trzeba też poszukać, żeby nie zaszkodzić. No, przede wszystkim to sobie, tak? No bo jak opryskuję, a źle to zrobię, to sam sobie przecież zaszkodzę. Szczególnie tam, gdzie są pszczoły. Być w kontakcie z pszczelarzem i tam, gdzie są pszczoły, jeżeli macie Państwo zamiar dokonywać oprysku, przede wszystkim opryskami na owady, na szkodniki, na owady, nie robić tego z klucza. Wyszła pora, to trzeba opryskać. Monitoring, sprawdzić, czy naprawdę trzeba.
To wiadomo, w swoim języku to pan mówił o tych chloropirynie, tak? Pan namierzył chloropiryfos, tak. Piryfos, tak? Proszę. Tak, substancją czynną był chloropiryfos. No i pszczoły wyginęły. Plantacja była opryskiwana blisko pasieki, w godzinach nocnych nawet. Czyli prawidłowo. Czyli prawidłowo. Nikt tutaj nie skaże rolnika o to, że on to zrobił złośliwie. Ale był sprawcą. Za nieumyślne spowodowanie czegoś też nie odpowiada. A z tego co wiem, to bardzo długo ta substancja jeszcze zabijała. Tak, bo po tygodniu, z czego jestem świadkiem, po przełożeniu pszczół do ula zdezynfekowanego, z którego tylko dno zostało po dezynfekcji. Reszta elementów była nowa. I po przełożeniu pszczół do tego ula, gdzie dno było jak gdyby z odzysku wymyte, wydezynfekowane, no jak tylko było można, zawartość w dnie tej substancji musiała być na tyle duża, że rodziny, na pięć rodzin, trzy rodziny legły znowu. Zostały szczątki. Więc też tak do końca nie ufałbym. No trzeba własnej głowie ufać. Być bardzo ostrożnym. Przy pasiekach, bezpośredniej bliskości, zachować nakazane odległości, tych tam kilkunastu metrów, albo i większe. Albo i większe, zamykać te pszczół się nie da zamknąć na amen w ulu, na ileś tam dni, jak to sobie niektórzy wyobrażają. To nie jest drób, który zamknę i dam od środka jeść. No, a poza tym trzeba pamiętać, że tak jak pan powiedział, rzepak zapylony to 20-25% wyższy plon. Do 30, tak. Tak? No tak. To chyba opłaca się pomyśleć, żeby mieć te 30 opłaca, więcej plonu, a nie wydać 30 ton więcej na nawóz. Dużo lat współpracuję z młodym rolnikiem, wywożę mu na ten rzepak. Jak nie było do tej... Pomaga mi potem z tego rzepaku te pszczoły wywieźć. Nigdy nie było żadnego problemu od tej strony. I proszę pana, i nie musi pan płacić, a gdzie indziej płacą. Dziękuję panom za przybycie do tutaj naszego plenerowego studia. Panu dziękuję za przyjęcie nas tutaj u siebie. Proszę pozdrowić małżonkę i resztę swojej rodziny. Ja również państwu dziękuję za udział w naszym programie, za uwagę. Życzę błogosławionej niedzieli z Panem Bogiem.